Uwaga. Jego dopytam. Andrzej, co to jest huna? Kolana, z ust mi to wyjęłaś, to pytanie. To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą. To jest to, w jaki sposób ja mogę podejść do siebie, żebym siebie tak zrozumiał, żeby moje wnętrze było zgodne z moją osobowością. Ponieważ bardzo często się zdarza, że nasze emocje powstają niezależnie od tego, co my byśmy chcieli. I my ludzie mamy możliwość kierować naszymi emocjami nie tylko poprzez myślenie, nie tylko przez rozmawianie ze sobą, ale również poprzez wyobraźnię. I to odkryli już ci na Hawajach dawno, dawno temu. I to było odkryte po raz drugi w okresie międzywojennym przez Polską Szkołę Psychologiczną. I to współcześnie, ta umiejętność kierowania swoimi emocjami przy użyciu wyobraźni, czyli czuję to, co chcę, tak jak chcę i mam takie poczucie wartości, że wiem, ile jestem wart. I ponieważ to jest genialne, to zwrócili się do mnie znajomi, żeby zrobić takie dodatkowe szkolenie i będzie jeszcze w maju. Dodatkowo zerknij tam na listę, będzie w maju takie szkolenie. Tam na liście, zobacz, na liście 18 maja. Zapraszam. Zapraszam.